No to tak, kochani uczniowie, drodzy nauczyciele, szanowni rodzice.
Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich na balu studniówkowym. Witam przede wszystkim was, drodzy uczniowie, bo to przecież wasz wielki wieczór. Miło powitać mi również towarzyszące wam partnerki i partnerów. Spotykamy się na balu wieńczącym czas, który spędziliście w murach naszej szkoły, czas na edukacyjnych zmaganiach. Dzisiaj stoicie tu jako dorośli. Studniówka i matura są pierwszym etapem dorosłości. Wiem, że od studniówki zaczynamy odliczać dni do matury. Jest jeszcze czas na nadrobienie zaległości i ugruntowanie wiedzy. Za 100 dni zasiądziecie do pisania jednego z najważniejszych egzaminów w waszym życiu. Matura zakończy kolejny etap waszej edukacji, którą kilka lat temu rozpoczęliście. Spędziliście w szkole kilka lat, nawiązaliście wiele znajomości i różnych przyjaźni. Zdobyliście nowe doświadczenia, poszerzyliście wiedzę. Mam nadzieję, że zaprocentuje to już za kilka tygodni, gdy zdawać będziecie egzamin maturalny. Gdy patrzę dzisiaj na was, widzę na tej sali już nie tylko młodzież szkolną, lecz pełnych nadziei, gotowych wejść w dorosłe życie młodych ludzi. Ludzi odpowiedzialnych za podejmowane wybory i decyzje. Studniówka to czas zabawy. To czas, abyśmy spędzili beztroską noc, na chwilę zapominając o maturze. Drodzy maturzyści, z całego serca życzę wam powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Mam nadzieję, że te symboliczne dni, które pozostały do egzaminów, upłyną wam w spokojnej atmosferze i rzetelnej pracy. Życzę wam pomyślności, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł, prowadzi w wymarzonym kierunku, kierunku spełnienia marzeń. A dzisiaj jest czas zabawy. Mam nadzieję, że ten bal będzie dla was niezapomnianym przeżyciem, że pozostanie na zawsze miłym wspomnieniem młodości. Zanim rozpoczniemy zabawę, pragnę serdecznie podziękować wychowawcom klas maturalnych i rodzicom w organizacji tego wieczoru. A wszystkim uczestnikom dzisiejszego balu życzę szampańskiej zabawy do białego rana. Mam nadzieję, że dla naszych maturzystów te pierwsze dorosłe chwile spędzone wspólnie z gronem pedagogicznym będą w przyszłości miłym wspomnieniem ze szkolnych lat. Na koniec chciałbym podziękować w imieniu własnym i nauczycieli za zaproszenie i życzyć wam wszystkim wspaniałej zabawy i radości z przeżytych chwil. Uważam bal studniówkowy za otwarty. Bawcie się. Dziękuję bardzo. Jest nam niezmiernie miło w imieniu uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie powitać państwa na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nam, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Witamy dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz osoby towarzyszące. Niestety, nie wszyscy mogliśmy się spotkać na tej studniówce. Nie ma z nami Małgosi, ale jesteśmy z nią sercem. Chcielibyśmy uczcić także pamięć naszego kolegi Grzegorza Bama minutą ciszy. W tym uroczystym czasie, jakim jest studniówka, pragniemy bardzo podziękować dyrekcji oraz nauczycielom za trud włożony w naszą edukację i wychowanie. Kochani wychowawcy, to wy niejednokrotnie nadstawialiście dla nas karku oraz łagodziliście sytuację w klasie, gdy my nie potrafiliśmy. Dziękujemy. Ten dzisiejszy bal nie odbyłby się, gdyby nie nasi rodzice. Myślę, że za organizację studniówki należałoby im podziękować, chociaż gorącymi brawami. Dzisiaj wszyscy wyglądacie bardzo odświętnie, niektórych z was trudno rozpoznać. Drogie koleżanki i koledzy, dzisiaj nadeszła ta długo oczekiwana przez nas noc. Dziękujemy też pani Marlenie za przygotowanie układu poloneza oraz za trud włożony w to, abyśmy pojęli tajniki tego tańca. Dziękujemy także panu Krystianowi Napieralskiemu za angażowanie i pomoc w wystroju dzisiejszej sali balowej.
Wiemy, że przygotowanie balu studniówkowego wzięło za sobą ogromny wysiłek i dlatego zróbmy wszystko, aby ta noc była wspaniała i jedyna w swoim rodzaju. Kończąc to niezwykle nudne przemówienie, miałabym jedno ogromne życzenie. Niech każdy bawi się do samego rana, a ta studniówka niech będzie z tego znana, że osoby towarzyszące dotrzymywały nam kroku, że żaden nauczyciel nie stał z boku, że nikogo podczas tańca nie zmoży sen błogi, a każdego jutro rano będą boleć nogi. Kończąc moje wielkie życzenie, chciałabym prosić naszą wychowawczynię o krótkie przemówienie. Wywołana do odpowiedzi, tak? No co, zaczynamy? Granice, całki czy parabole? Od czego zaczynamy? Co wolicie? A tak serio, nie będę dzisiaj truła. Gratuluję wam przede wszystkim tego, że jesteśmy tu dzisiaj razem, że dotrwaliście, że jesteście w trzeciej klasie, że przed wami ten najwspanialszy bal studniówkowy, jedyny i powinien być jedyny dla wszystkich. A co za tym idzie, życzę wam zdanej matury wszystkim. Bawcie się dobrze, tak żebyśmy rano mogli powiedzieć, szkoda, że już się skończyło. Ja też powiem parę słów, ponieważ uczestniczyłam też tutaj cały rok w przygotowaniach tego balu z moją młodzieżą i chciałam się podzielić z Państwem taką krótką refleksją. Kobiety nie mówią o wieku, ale ja miałam studniówkę swoją 20 lat temu. I tak naprawdę to nie pamiętam, jak to było, jak się przygotowywało, pewnie nie uczestniczyłam w tym, ale patrząc na moją młodzież, na młodzież z naszej szkoły, jak oni dążyli do swojego celu, jak oni wybierali salę, dekoracje, kolory, tak nasuwa mi się jedna myśl, że wszystkie plany, marzenia, które oni mają, na pewno spełnią, na pewno pójdą dobrą drogą, na pewno osiągną cel, który sobie zamierzą. To jest naprawdę bardzo mądra młodzież, która dążyć będzie tą drogą, którą sobie obierze. To widać było, jak oni się zaangażowali w przygotowanie, dlatego bardzo chciałam im podziękować, że nie było im obojętnie, gdzie mają ten bal, kto będzie na tym balu i co będzie. To było dla mnie naprawdę bardzo ważne i cieszę się, że tutaj wszyscy jesteśmy. Dziękuję bardzo rodzicom i nauczycielom, i dyrekcji i wszystkim, którzy się zaangażowali w ten bal. I życzę udanej zabawy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Siłą rzeczy ja zostałem wywołany do odpowiedzi, dlatego pozwolę sobie krótko. Ponieważ jest to, moja klasa akurat jest chyba najmniej liczna, ale my akurat postawiliśmy na jakość, a nie na ilość, dlatego jest tak, jak jest. Ja cieszę się, że rzeczywiście ta chwila ma miejsce, bo jest to chwila, na którą Państwo tak gorąco czekacie, zarówno Wy, drodzy uczniowie, maturzyści, jak też i my, nauczyciele, bo jest to też i dla nas satysfakcja zobaczyć Was tak pięknie ustrojonych i takich eleganckich, bo na co dzień to nie zawsze tak przecież bywa. Myślę, że impreza będzie huczna i sympatyczna, dlatego życzę wszystkiego dobrego. Państwu życzę miłej zabawy, a maturzystom w szczególności życzę sukcesów na maturze, no i klasom technicznym sukcesów na egzaminach, które w zasadzie już mają za sobą. No niemniej jednak życzę, aby ci, którzy jeszcze ewentualnie gdzieś tam doganiają, coś szczęśliwie dogonili. Dziękuję i życzę miłej zabawy i w odróżnieniu od koleżanki nie wspomnę swojej studniówki, która to jest, bo to już jest chyba prawie 30, także dziękuję uprzejmie. Nie będzie PS-ów do wypowiedzi, nie, bardzo proszę Adę, żeby przyszła, ona wam coś przekaże. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych. Chcielibyśmy krótko wspomnieć o ważnej dla nas sprawie. W tym uroczystym dniu chcemy się duchowo połączyć z Weroniką Zielińską, która potrzebuje naszego wsparcia. Weronika od kilku lat choruje na białaczkę. Ma 16 lat.
Od września przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną Weronika jest po kolejnym przeszczepie szpiku. Wraz z gronem pedagogicznym wyszliśmy z inicjatywą wsparcia duchowego i finansowego. Pieniądze, które przeznaczyliśmy na kwiaty dla nauczycieli, zostały już wrzucone do puszki. Zachęcamy serdecznie do dołączenia się do naszej akcji. Wesprzyjmy Weronikę w tych trudnych chwilach. Dziękujemy serdecznie wszystkim za okazane serce. Tak więc, moi drodzy, ja również witam gorąco i serdecznie przede wszystkim nauczycieli, rodziców, a także najszersze grono i najważniejsze tej nocy, czyli naszych uczniów. Ja natomiast życzę przede wszystkim wspaniałej zabawy dzisiejszej nocy, ponieważ na pewno studniówka jest tą imprezą, którą pamiętamy najdłużej. Oczywiście po weselu. Tak więc, moi drodzy, wznieśmy puchary jak najwyżej za ten dzisiejszy wieczór, a także za, miejmy nadzieję, wspaniałe wyniki maturalne, a także za spełnienie marzeń. Zdrowie!